Dobra, słuchajcie, poproszę, poproszę może Michała Komalczewskiego, żeby mi przeczytał dzisiejszy tekst. Słuchajcie, jesteśmy, jak już wiecie, w drugim liście Piotra. I dzisiaj skończymy pierwszy. Mam nadzieję, że skończymy pierwszy rozdział, a będziemy czytać od trzynastego wersetu. Także jak macie Biblię, to proszę otwierajcie na, na pierwszym rozdziale drugiego listu Pawła, yy, Piotra. Przepraszam. Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie, bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu. Jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus dał mi poznać. Starać się zaś będę, abyście zawsze mieli sposobność po moim odejściu o tym sobie przypominać. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy, gdy daliśmy Wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale nauczaliśmy Wam poznać, yy, nauczaliśmy yy, jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę. A dobrze zrobicie, jeśli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne prorostwo pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione prorostwo, ale kierowani duchem świętym mówili od Boga święci ludzie. Amen. To było z Biblii tysiąclecia. Ale wracamy do Warszawskiej. Będzie mi łatwiej. Słuchajcie, co, co tutaj dzisiaj ważnego mamy. Mamy kilka takich ważnych słów i mam nadzieję, że będziecie skoncentrowani i jesteście w stanie to wszystko usłyszeć. Apostoł Piotr pisze takie słowa. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, tam jest w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie. Nie wiem, czy wiecie, ale częścią chrześcijaństwa czy nauczania chrześcijańskiego jest przypominanie. Bo te rzeczy, które Piotr tutaj pisze, one są nam znane, ale Piotr mówi, ale nie omieszkam Wam to stale przypominać. Dlaczego my potrzebujemy przypominania? Tak? Ostatnio mówiliśmy też o tym. Dlaczego? Bo zapominamy, tak? Bo, bo życie w tym świecie sprawia, że nasze umysły kręcą się wokół niewłaściwych rzeczy. Dlatego Piotr, słuchajcie, on tutaj pisze wyraźnie: Za chwilę odchodzi już z tej planety Ziemia. To jest ostatnie słowa, jakie on zapisuje dla nas. Mówi: Za chwilę odejdę. A, mówi, że do końca będzie nam przypominał te rzeczy. I o których rzeczach? Pamiętacie o tą drabinę? Tak? Co mamy, jak mamy wzmacniać tą naszą wiarę? Tak? Mamy dodawać do naszej wiary cnotę, pobożność, tam miłość wzajemną i tak dalej. Mamy ubogacać naszą wiarę. To jest jedno. Ale druga rzecz, o której on stale chce przypominać i który jest głównym celem napisania tego listu, jest, jest tytuł dzisiejszego nabożeństwa. To jest tytuł dzisiejszego, dzisiejszego kazania: Powtórne przyjście Pana naszego. To jest główny cel tego listu. Mamy być gotowi na powtórne przyjście Pana Jezusa. I apostoł Piotr mówi, że będzie stale o tym przypominał. Coś, co za chwilę będziemy badali, bardzo ciekawą rzecz, to w jaki sposób my mamy podchodzić do proroc. To wszystko za chwilę będzie wyjaśnione przez, przez Piotra. Ale zaczniemy od początku może tego tekstu. Nie wiem, czy zauważyliście, może w Biblii warszawskiej bardzo słabo to widać, natomiast w Biblii tysiąclecia o wiele lepiej. Jak apostoł Piotr opisuje swoje życie doczesne? Wiecie, jak tam jest fajnie to opisane? Tam jest powiedziane tak. Dopóki jestem w tym namiocie, będę pobudzać was przez przypominanie. A później mówi tak. Wiedząc o tym, że rychło, będę musiał zwinąć swój namiot. O czym mówi? Mówi o śmierci fizycznej. I co więcej, używa jeszcze jednego słowa. Dołożę te starań, aby się także po moim odejściu, i tu używa słowa Eksodus Eksodus czym wam się kojarzy? Z wyjściem Mojżesza do, z Egiptu, do ziemi obiecanej. Tak? Więc, więc ciekawe jest to, jak, jak Piotr postrzega nasze doczesne życie. Nie wiem, czy wiecie, ale. Żyjemy dzisiaj w takich dziwnych czasach, kiedy wierzący tak naprawdę boją się śmierci. Dlaczego się boją? Bo myślę, że nie oczekują przyjścia Pana Jezusa. Dlaczego się boją? Bo nie za bardzo wiedzą, w co wierzą. Apostoł Piotr mówi, że odejście, jego odejście z tego świata się zbliża. To znaczy co? Będę musiał zwinąć swój namiot. By pójść do. Eksodus, czyli do ziemi obiecanej. Słuchajcie, my nie budujemy Królestwa Bożego na ziemi. Są wierzący, którzy latami zajmują się niewłaściwymi rzeczami. Bo dlaczego? Bo budują Królestwo Boże tu na ziemi. Gdzie Boże Słowo mówi jest Królestwo Boże? Pytam się wierzących ludzi, narodzonych na nowo, gdzie jest Królestwo Boże? W nas. A to nie na świecie? To nie mamy przejmować władzy nad krajami i wprowadzać Królestwo Boże, tak? No nie mamy tego robić, bo Królestwo Boże jest w nas. A, nasza, a nasze miejsce, a nasz dom jest gdzie? Nie namiot. Bo tu ten namiot niszczeje. Z każdym dniem każdy namiot, który tutaj widzę, niszczeje, tak? Coraz bardziej. Zużywa się. Ale przyjdzie czas, kiedy zwiniemy te namioty i przeniesiemy się do naszej ziemi obiecanej, którą jest w niebie. Na spotkanie z Chrystusem idziemy, a nie budujemy Królestwo Boże tu na ziemi. Słuchajcie, Królestwo Boże na ziemi będzie. Ale to wtedy, gdy Jezus Chrystus przyjdzie, by zaprowadzić tysiącletnie królestwo, wtedy będzie Królestwo Boże też na ziemi. Ale to nie jest naszą nadzieją. Naszą nadzieją jest życie z Jezusem Chrystusem w niebie. Później Bóg stworzy nowe, nowe niebo, nową ziemię. Będziemy żyli, ale nie na tej ziemi. Więc przestańmy budować Królestwa Boże tu na ziemi, bo ta ziemia spłonie. No, słuchajcie, w mojej Biblii jest powiedziane, że ta ziemia spłonie. Raz została zalana wodą, zniszczona całkowicie i odnowiona. Następnym razem jest powiedziane, że będzie zniszczona ogniem. I wszystko, co tu dzisiaj widzimy, co czasami cieszy nasze oko, co czasami martwi nasze oko, tak? to wszystko spłonie. A Królestwo Boże jest w nas. Bo Królestwem Bożym jest obecność Jezusa. Królestwo Boże jest w nas. Pamiętajmy o tym. Tak? My jesteśmy tutaj tylko przechodniami. My pielgrzymujemy. I gdy przyjdzie czas, że nasze namioty trzeba będzie zwinąć. Tak? To je zwiniemy z radością, bo oczekujemy ziemi obiecanej. To jest coś, co, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to Bóg nam przygotowuje. Więc nie wiem, dlaczego wielu wierzących boi się śmierci, boi się mówić o śmierci. Kiedy to jest tak naprawdę przejście. Nie nadążasz z tłumaczeniem. Tak? No. Sorry, muszę wolniej, dobra. Będę starał się wolniej. Piotr do końca swojego życia przypominać będzie, abyśmy oczekiwali przyjścia Pana Jezusa. Czy apostoł Paweł nie nauczał tego samego? Czytaliśmy ostatni list Pawła, nie? Było dokładnie to samo. Bądźcie gotowi, bo Jezus jest u drzwi, tak? I słuchajcie, tu taka, taki argument Piotr używa. Albo inaczej, jeszcze, jeszcze jedną rzecz wspomnę. Rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Kiedy Pan Jezus objawił Piotrowi, jak umrze? Pamiętacie ten fragment? Po zmartwychwstaniu, nie? Ewangelia Jana, 21 rozdział. Przeczytam wam ten fragment. Osiemnasty werset. Jezus mówi tak. To jest po tym momencie, gdy Jezus przywraca Piotra do służby i mówi mu, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Panie, ty wiesz, że ja cię miłuję. Jezus mówi, paść owieczki moje, tak? Po czym mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy... Sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Słuchajcie, te słowa padły potem, gdy Piotr. 50, nie no, 40 dni wcześniej mówił do pana Jezusa: Panie Jezu, choćby wszyscy się zaparli, to ja się ciebie nie zaprę. Minęło parę godzin. Ten sam Piotr mówi: Co? Nigdy cię nie znałem. Tak? Nigdy Jezusa nie znałem. I robi to trzykrotnie nawet. Jezus tutaj w, w Ewangelii Jana mówi do niego tak. Gdy byłeś młodszy, Chodziłeś jak chciałeś, ale będziesz starszy, dojrzejesz, dojrzalszy w wierze i pójdziesz tam, gdzie dzisiaj nie chcesz. Gdzie, gdzie Piotr nie chciał iść? Na krzyż z Jezusem. Minie, minęło, słuchajcie, gdy Piotr to te słowa pisze, jest 67 rok, czyli minęło gdzieś 33 lata, 34 może. Ten Piotr jest gotowy. By umrzeć tak jak Jezus. I z tradycji, z historii Kościoła wiemy, że został ukrzyżowany. Poszedł na ten krzyż, którego się bał. Ale dlaczego? Bo Bóg go przygotował do tego. Pamiętajcie, my czasami jako młodzi wierzący się zastanawiamy, ja tak było, jakby. Jakby trzeba było, jak w krajach muzułmańskich, że ktoś do mnie podchodzi z meczetą i mówi: albo się, albo się wyrzekasz Jezusa, albo ci ścinam łeb, tak? I ja zawsze się zastanawiam, kurczę, ja nie wiem, co ja bym zrobił. Ale wiecie co, to jest niewłaściwe myślenie. Ty nie musisz się zastanawiać nad tymi rzeczami, bo gdy przyjdzie ten czas, że Bóg zadecyduje, żeby odwołać cię z ziemi, abyś zwinął wreszcie ten swój namiot to będziesz na to przygotowany. Piotr jest przygotowany. Teraz jest gotowy, by oddać swoje życie za wiarę w Jezusa. I będzie też możliwe i w Twoim życiu, że, że gdy przyjdzie taki moment, to będziesz do tego przygotowany. Nie stresuj się tym dzisiaj. Nie myśl o tym, co będzie, tak? Nie. Da, chodź z Bogiem, bo Jezus mówi: pójdź za mną. Chodź z Bogiem, a Bóg cię przygotuje na to wszystko, co jest przed nami. Będziesz przygotowany. Będziesz wypełniony Duchem Świętym, który nawet powie ci, co i jak masz mówić w danej sytuacji. Więc nie stresuj się przyszłością. Masz chodzić z Panem i masz oczekiwać Jego przyjścia. To jest coś, czym powinniśmy żyć. Z radością być gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa. Co jeszcze Piotr tutaj pisze? Słuchajcie, dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. I teraz co Piotr zrobił, chcąc, aby wierzący pierwszego wieku i następnych wieków pamiętali o najważniejszym, o najważniejszym oczekiwaniu, że Pan przyjdzie. Co on takiego zrobił? Bo zobaczcie, co zrobił. Zostawił nam list. Tak? Napisał pierwszy list, teraz pisze drugi list. To już jest ostatni jego list. Ale to jest nie wszystko, co nam zostawił. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale apostoł Piotr zrobił coś jeszcze. Przekazał ustnie całą swoją historię chodzenia z Jezusem swojemu uczniowi, swojemu pisarzowi, który miał na imię Marek. Kojarzy wam się z kimś Marek? Tak? Mamy coś zapisane przez Marka mamy. Ewangelia Marka. Słuchajcie, Ewangelia Marka to tak naprawdę są przekazy Piotra. Piotr, jako naoczny świadek, przekazywał to, co zapamiętał z, z jego chodzenia z Jezusem, przekazał swojemu uczniowi Markowi, który spisał je. Dlatego w Ewangelii Marka, słuchajcie, nie ma koncentracji na chronologii i tak dalej, tylko to są takie rzucone wydarzenia z, z przygód Jezusa i jego uczniów, tak? I tam nie szukajmy chronologii. Tam jest opisane, co Piotr zapamiętał z tych trzech, ponad trzech lat, które chodził z Jezusem. I Ewangelia Marka opisuje jego dzieła. Tak? Ona jest skoncentrowana na tym, co Jezus robił, a nie kiedy robił. Więc nie szukajmy w Ewangelii Marka tej chronologii, ale Piotr tutaj nam obiecuje, że dołoży wszelkich starań, aby po moi, abyście po moim odejściu mieli to w pamięci. I słuchajcie, w tej Ewangelii zawiera się też pewna historia, do której dzisiaj nawiązuje w swoim liście. Bo apostoł Piotr argumentuje to nasze oczekiwanie na Jezusa, argumentuje w dwojaki sposób. Mówi o proroctwach, które mają się wypełnić, gdy Jezus ponownie przyjdzie, i mówi też o pewnym wydarzeniu, w którym brał udział Piotr, Jan i Jakub. Co apostoł Piotr mówi? On w swoim liście mówi tak. Wziął on, a, nie opieramy się na zmyślonych mitach, tak, tylko jako naoczni świadkowie jego wielkości. I teraz, w jaki sposób Piotr był naocznym świadkiem chwały Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie. Słuchajcie, to, jest, to wygląda tak. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Jakim wydarzeniem Piotr jeszcze dodatkowo podpiera proroctwo? Tutaj posłuży się Ewangelią Marka. Ewangelia Marka, dziewiąty rozdział opisuje nam pewne to wydarzenie, na które się Piotr powołuje. I pamiętajcie, to są słowa, ten opis w Ewangelii Marka, to są właśnie słowa Piotra, które Marek zapisał. Dziewiąty rozdział od pierwszego czytam. Ewangelia Marka. I mówił im, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w moc. Królestwa Bożego nadchodzącego w moc. Jakbyśmy mieli tylko to wydarzenie opisane, o czym byśmy myśleli. Że w pierwszym wieku za życia apostołów Jezus przyjdzie, no nie tak? Ale czytajmy dalej, i, to, i, i jakie, jakie wypełnienie tego prorosła Piotr opisuje z, ma, z, przez usta, może nie przez pióro Marka, tak? A po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, wyprowadził ich tylko samych na wysoką górę na osobność. I przemienił się przed nimi. Szaty Jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy trzy namioty, tobie jeden Mojżeszowi, jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. Czyli można powiedzieć, że Piotr. Ze strachu peplał trzy przez trzy, żeby tylko coś powiedzieć, tak? Zróbmy namioty. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoka rozległ się głos. Ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy zstępował z góry, przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, Dopóki syn człowieczy nie zmartwychwstanie. I zachowali to słowo u siebie, ale zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie zmartwych. Słuchajcie, ciekawe jest, że wielu wierzących, czytając ten fragment, odnosi, odnosi to, co oni widzieli na tej górze, do zmartwychwstania Jezusa. Ale to nie jest wizja, to w czym uczestniczyli, to nie jest wizja zmartwychwstania Jezusa. Tylko apostoł Piotr w swoim liście bardzo wyraźnie pisze, że jest to opis przyjścia Pana Jezusa. Tych trzech apostołów, Jan, Jakub i Piotr, za swojego życia doświadczyli czegoś, co jest jeszcze przed nami: przyjścia Pana Jezusa w chwale. Jezus przemieniony. Nie Jezus jako człowiek, ale Jezus jako osoba boska, tak? Przyjdzie na tą ziemię. I apostoł Piotr, apostoł Jan i apostoł Jakub widzieli uwielbionego Jezusa na górze. Na górze, którą my nazywamy górą przemienienia. Co tam na tej górze się wydarzyło? Słuchajcie, coś, co jest bardzo ważne dla nas. Ja zawsze, jak czytam ten fragment, to uzmysławiam sobie jedną rzecz. Ważność słów Jezusa. Ważność Jezusa. Ponad to, co mamy zapisane przez Mojżesza w Starym Testamencie, czy przez chociażby proroka Eliasza. Bo pamiętacie, co Bóg Ojciec powiedział, gdy obok zasłonił Mojżesza, Eliasza i Jezusa? Ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. Bóg Ojciec daje nam bardzo ważną wskazówkę. Słowa Jezusa. Słowa Jezusa, czy to w Ewangeliach, czy to słowa Jezusa zawarte w listach do Kościoła, spisane przez apostołów, one są dla nas nadrzędne, są ważniejsze niż Mojżesz, niż Eliasz. Jego słuchajcie. Widzicie to w tym tekście? Jezusa mamy widzieć w całym piśmie. Jego słowa są najważniejsze. Coś, czego ja się musiałem nauczyć po moim nowym na, narodzeniu, jak, jak wielu z Was wie, ja, zanim się narodziłem na nowo, Biblię miałem już dwa razy przeczytaną. Ale coś, czego nie widziałem, zanim się nie narodziłem na nowo, to nie widziałem Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie. W Starym Testamencie koncentrowałem się na przepisach, na zasadach i tak dalej. Ale nie wiem, czy wiecie, Nowy Testament mówi. Że w Starym Testamencie są ukryte perełki, które mówią nam i wskazują nam na to, że Mesjasz Jezus przyjdzie, by umrzeć na krzyżu. Uczmy się czytać we właściwy sposób Pismo Święte. Stary Testament jest drogowskazem do Jezusa. Jest objawieniem, jest przygotowaniem, ale wypełnienie mamy w nowym. To Jezus, słowa Jezusa, to Kościół założony przez Jezusa, gdzie on jest nadal głową, tak? To jest coś o wiele ważniejszego. To jest coś nadrzędnego dla nas. Jezus. Jego słuchajcie. Co jeszcze w dzisiejszym tekście chciałbym zwrócić Waszą uwagę? Pierwsze przypominam, to było o przypominaniu. Przypominanie nie jest złym. To nie jest błąd. Nauczyciela, że Wam coś przypomina na okrągło, tak? Ważne rzeczy trzeba przypominać. I będę to przypominał, tak jak Piotr to robi. Dalej. Mamy mieć, mamy stale oczekiwać powtórnego przyjścia Pana naszego, czyli tak zwanej paruzji, przybycia Jezusa. Co, co ważne, słuchajcie, właśnie, bo to mi uciekło. Co jest z tym z paruzją, z przyjściem Jezusa? Pamiętajcie, że dla nas, dla Kościoła, przyjście Jezusa oznacza tak naprawdę dwa przyjścia. I tutaj wielu wierzących się gubi zupełnie, ale Pismo Święte mówi o dwóch przyjściach Jezusa, jeśli chodzi o Kościół. Pierwsze przyjście, pierwsza paruzja, to jest przyjście na obłokach po swoich. Kto to są swoi dla Jezusa? Jego dzieci Boże, tak? Wszyscy ci, którzy uwierzyli, którzy Jezusa Chrystusa mają w swoim sercu. On przyjdzie po swoich. Ale druga paruzja to będzie, że On przyjdzie ze swoimi, ze świętymi i przyjdzie, by stanąć na ziemi. I to będzie kiedy? Po siedmiu latach na koniec. To, zakończy, to wydarzenie zakończy wielki ucisk. Jezus wraz ze swymi świętymi Przyjdzie na ziemię, stanie na Górze Oliwnej, która się rozstąpi, będzie szczelina, powstanie, dolina. Tak? Przyjdzie, by założyć tysiącletnie królestwo. Której, którego my oczekujemy przyjścia, jak myślicie, jako Kościół? Tak? Z radością. Tak? Z radością to my oczekujemy przyjścia na obłokach po Kościół. Bo to drugie przyjście tak naprawdę będzie też sądem dla ludzi, którzy... Którzy w wielkim ucisku nie, nie nawrócili się do Boga. Tak? To będzie, Jezus przyjdzie, by, by walczyć z Antychrystem, z, z demonami i, i z ludźmi, którzy są zbuntowani, którzy przyjęli z nami bestii. Tak? To, to, to nie jest takie, takie wydarzenie, które ja bym oczekiwał. Tak? Ale Kościół oczekuje pierwszej paruzji. Jezus na obłokach po swoich. On przyjdzie po nas by zabrać nas. I wierzę, że będzie to przed wielkim uciskiem, bo zawsze przed każdym sądem Bóg zabierał swoje dzieci. Czy to Lota, gdy osądził Sodoma i jego morę, tak? To samo zrobił z Noem, tak? Czy Henochem, który został tak naprawdę pochwycony przed potopem. Słuchajcie, to są obrazy tego, co Bóg robił. I Bóg dzisiaj też będzie robił. Najpierw zabierze tych, którzy są Jego, później będzie czas wylania gniewu Bożego, później będzie sąd nad ludźmi, którzy nie przyjęli, nie pokochali prawdy. I to też będzie dla nich jeszcze czas, by się upamiętać. Do momentu przyjęcia znamienia Bestii każdy człowiek będzie miał jeszcze jedną szansę, by zwrócić się do Chrystusa, by uwierzyć w Niego i zginąć tak naprawdę fizycznie. Bo taka będzie cena nawrócenia w wielkim ucisku. Ludzie wierzący będą ścinani. A my oczekujemy pierwszego, pierwszej paruzji, czyli przyjścia Jezusa po kościół na obłokach. I trzecia taka rzecz, którą chciałbym Wam dzisiaj zostawić. Mam nadzieję, że, że też ważna, bardzo ważna. Bo to jest rzecz, która dotyczy się zasad hermeneutyki, czy interpretacji Biblii. Słuchajcie, jeśli chcecie właściwie rozumieć Biblię, bo tak naprawdę ja bardzo często słyszę, no, na szczęście to jest w większości od ludzi niewierzących, którzy mówią, a ja próbowałem czytać Biblię, ale nic nie rozumiem. To wiecie, co apostoł Piotr tu wyjaśnia, dlaczego nie rozumiesz? Bo apostoł Piotr, i tu jest werset, który warto znać na pamięć, to jest drugi. Piotra 1, 21. Bardzo fajnie zapamiętaj, bo to jest 2, 1, 2, 1. Tak? Drugi Piotra 1, 21. Widzicie to zestawienie? 1, 2, 1, 2. To ten werset jest bardzo ważny. Możecie się go nauczyć na pamięć, bo on mówi tak. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natknięci Duchem Świętym. Co to znaczy, że Pismo podlega dowolnemu wykładowi? Bo bardzo często to słyszałem tam, albo my katolicy to my mamy swoją interpretację, wy protestanci macie swoją, a tam jeszcze inni mają swoją, Świadkowie światowiechowi jeszcze mają swoją. I wszystko jest ok, każdy nie zostanie przy swoim. No chwila, ale Piotr pisze, że Pismo Święte, że proroctwa nie podlegają dowolnemu wykładowi. Nie ma wykładu protestanckiego, wykładu katolickiego, wykładu prawosławnego i it, itp. Nie ma takich wykładów. Ja powiem Wam tak: ja słyszałem nawet członków ruchu Hare Krishna, którzy cytowali mi Pismo Święte. Wow, o, ci to dopiero znawcy Pisma Świętego. I potrafili nawet cytować to Pismo Święte. Czyż Jezus nie powiedział, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe? No oczywiście, że powiedział. No to znaczy, i co to znaczy według krysznowców, jak myślicie? Nie wolno jeść mięsa, bo zabija życie. Niezła interpretacja, nie? Tylko, że ten fragment zupełnie o tym nie mówi. Pismo Święte nie podlega dowolnej interpretacji. Pismo Święte nie ma mówić, co ty chcesz, żeby ono mówiło, tylko pismo Święte należy i tu mamy cenną wskazówkę od Piotra. Pierwsza, jedna z ważniejszych zasad hermeneutyki, czyli zasad interpretacji Biblii jest taka: jeśli chcesz rozumieć Boże Słowo, musisz to robić prowadzony przez Ducha Świętego. Musisz mieć autora Pisma Świętego w sobie, żeby rozumieć, o czym tam jest napisane. I nie dziwcie się, że ludzie nienarodzeni na nowo, którzy nie mają ducha, będą takie głupoty z Pisma Świętego. Czy Biblia nie mówi? No nie mówi. Skąd o tym wiesz? Bo mam ducha świętego, który mi objawia, co dany fragment mówi. I tu jest napisane tak. Boży ludzie spisywali proroctwa, spisywali Boże Słowo, natchnieni Duchem Świętym. Tak naprawdę tam jest słowo niesieni Duchem Świętym. Duch Święty ich niósł. Tak? Wziął, wziął któryś pióro, dzisiaj byśmy powiedzieli, wziął długopis tak? i Duch Święty niósł go, że ma, prowadził jego rękę, żeby zapisał Boże Słowo. To jest, to jest natchnienie. Duch święty natknął bożych ludzi, żeby zapisali dla nas Boże Słowo. I teraz zasada posiadania ducha. Skąd o tym wiem? Piotr o tym tutaj pisze, ale jeszcze przeczytam Wam fragment z pierwszego Koryntian, z drugiego rozdziału. Co apostoł Paweł pisał? Posłuchajcie tego. Drugi rozdział, dziesiąty werset, pierwszego Koryntian. Ale bowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. O, co nam? Duch Święty nam musi coś objawiać, tak? Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wiekim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości. Zobaczcie, to nie jest żadna teologia. To nie są opowieści kogoś na temat Boga. To nie są ludzkie, ludzkie koncepcje Boga. Tak? Lecz słowa, które naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Duchowo, nie intelektualnie, nie swoimi koncepcjami, teoriami, tak? Nie, duchowo należy je rozsądzać. Jeśli teraz. Co, co mi to mówi? Słuchajcie, jeśli, jeśli jakiegoś fragmentu nie rozumiem, tak, czytam, słuchajcie, są takie fragmenty, które do dzisiaj są dla mnie trudne. Tak. Czytam jakiś fragment i go nie do końca rozumiem. To co robię? Na siłę wymyślam koncepcje swoje, teorie i tak dalej? Wiecie, co jest ważne wtedy zrobić? Wiecie, co ja robię? Gdy klęczę w modlitwie przed Bogiem, mówię: Boże, nie rozumiem tego. Jeśli ty mi tego nie objawisz przez ducha świętego. To ja nie wiem, jak mam rozumieć ten fragment. I wiecie co? Gdy w pokorze tak przychodzimy, to Duch Święty zazwyczaj daje nam objawienie, co tam jest napisane, co tak naprawdę autor miał na myśli, co Bóg, co Duch Święty chciał nam zakomunikować. Miejmy taką postawę. Nie naginaj na siłę jakichś fragmentów, których dzisiaj nie rozumiesz, bo może dzisiaj masz ich nie rozumieć. Słyszysz? Są fragmenty Biblii, które Bóg chce, abyś dzisiaj nie rozumiał. Wiesz dlaczego? Bo Bóg ci objawi przez Ducha Świętego te fragmenty we właściwym czasie, kiedy będziesz tego potrzebował, by zastosować to w swoim życiu. I słuchajcie, czy nie jest tak, że wielu, wielu wierzących, ja słyszę, mówi, no Księga Objawienia jest taka niezrozumiała. Dlaczego ona jest taka niezrozumiała? Dlaczego od 6 rozdziału do 21 my czytamy... I nie do końca rozumiem. Dlaczego? Bo Duch Święty nam nie wszystko odsłonił. A słowa te są skierowane do świętych, ale nie świętych epoki Kościoła, tylko do świętych jakiej epoki? Wielkiego ucisku. Słuchajcie, jak oni będą czytać te słowa w wielkim ucisku, to dla nich wszystko będzie zrozumiałe, bardzo wyraźne. A my możemy się w naszych koncepcjach bardzo pogubić. To no ja pamiętam jeszcze 20 parę lat temu była taka bardzo poczytna książka o Dzień Zagłady to się nazywa, taki, taka seria pamiętacie 12 ksiąg, które mówiły właśnie o wielkim ucisku, jakby taka fabuła dorobiona do wielkiego ucisku. I słuchajcie, 20 lat temu to czytałem i mówi: "Ja tak będzie, tak będzie, nie?" A dzisiaj mija 20 lat, już widzę, że tak. To się nie spełniło, to się nie spełniło. To jakby przewidywania tych biblistów, którzy to pisali nie spełnią się, bo, bo się te proroctwa wypełnią, ale zupełnie inaczej niż my tego oczekiwaliśmy. Na przykład tam było, pamiętam w tej książce, że święci Wielkiego Ucisku byli ścinani gilotyną. I 20 lat temu rzeczy się wszyscy przewidywali, no tak, to będzie jak rewolucja francuska, będą ścinać gilotyną, bo to szybko i tak dalej. Ale przez te 20 lat wydarzyło się tak dużo rzeczy, że ja dzisiaj prawie jestem pewny, że to będzie maczeta. Dlaczego? Bo jest bardziej dostępna, jest bardzo tania i łatwiej zabijać. Szybciej można zabijać. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale maczetami w ciągu miesiąca, w 90-tych latach w Ruandzie samymi maczetami zabito milion ludzi. Milion ludzi maczetami. Wydajność lepsza niż Hitler miał w obozach koncentracyjnych, słuchajcie. Maczeta, która kosztowała 50 groszy w przeliczeniu na złote. Widzicie? Jakby ja z dzisiejszej perspektywy bym powiedział, że to prędzej będą, ale i tak się mogę pomylić. Generalnie Pismo Święte mówi, że będą ścinani, jest takie słowo użyte jakby, jakby mieczem, czyli będą ścinani jak czymś, co ktoś ma w swojej dłoni, tak? I będą ścinani. Więc, więc zobaczcie, to jest... To jest to, czego Duch Święty nas uczy. Duch Święty dzisiaj objawia ci w swoim słowie to, co On chce, żebyś rozumiał. Nie studiuj, nie rozwalaj wersetów na siłę, które nie są dzisiaj dla Ciebie. Nie rób tego. Wersety, które ja nie rozumiałem 20 lat temu, dzisiaj dla mnie są proste i zrozumiałe. Bo w ciągu mojego chodzenia z Bogiem, Duch Święty w odpowiednim momencie objawił mi, co tam było napisane. I dzisiaj wiem, ale i tak jeszcze wszystkiego nie wiem, bo dalej mam studiować, dalej mam postawę ucznia, dalej mam badać pisma, czy tak się sprawy mają, i Duch Święty objawia. Do danej sytuacji, do danego problemu, Duch Święty ma Ci objawić, co tu jest napisane. Pamiętajcie, że pismo nie podlega dowolnemu wykładowi. Ale bowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzi, lecz wypowiadali je ludzie Boży, niesieni Duchem Świętym, tak? natchnieni Duchem Świętym. I słuchajcie, za trzy tygodnie w niedzielę, jak Bóg da, przejdziemy do drugiego rozdziału. Oj, się zacznie, będziemy mówić o fałszywych nauczycielach. Ciekawe, że w pierwszym wieku pojawili się już fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele. A ile, o ile więcej dzisiaj ich mamy, słuchajcie, będą bardzo ważne słowa, ale za trzy tygodnie Was zapraszam na dalsze studiowanie tego słowa. Dzisiaj pamiętajmy, żeby rozumieć Pismo Święte, musisz je studiować z Duchem Świętym. To jest pierwszy, można powiedzieć, pierwsza najważniejsza zasada. Chcesz rozumieć Pismo Święte, upewnij się, że masz Ducha Świętego, że. Zaprosiłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, że Jezus zamieszkał w Twoim sercu, a Duch Święty rozlewa miłość, miłość Bożą do Ciebie. I wtedy wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym. Wtedy wiesz, że Duch Święty jest i pismo Święte będzie do Ciebie przemawiało. I tak na koniec moje osobiste świadectwo. Jak, jak mówiłem wcześniej, miałem pismo Święte przeczytane dwa razy, zanim się nawróciłem. Ale wiecie, co się stało? Jak narodziłem się na nowo, nie wiedziałem, że to, to, co przeżyłem, było nowonarodzenie, Ale po moim nowonarodzeniu, jak wziąłem tą samą Biblię, nagle, jakby mi ktoś światło zapalił, wszystko jest zrozumiałe. Nagle fragmenty, które były dla mnie abstrakcją, utopią, nagle stały się żywe, prawdziwe. Bo Duch Święty sprawia tak wielką różnicę. Duch Święty objawił na, mi, co tam jest napisane. Na, co, co tam zawarł dla mnie. Tak? Więc upewnij się, że masz Ducha Świętego, jak czytasz Pismo Święte. To jest najważniejsza zasada. Dobrze, słuchajcie, tyle na dzisiaj.